Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj krótka refleksja dotycząca tego, że dla niektórych osób wideo spotkania stały się nowoczesną formą zawracania sobie dubska. Już tłumaczę o co mi chodzi. Słuchajcie, to jest cudowne narzędzie, czyli wideo spotkania. Uważam to za naprawdę cud technologii, że przyzwyczailiśmy się do tego, że niektóre spotkania mogą odbywać się zdalnie, nie trzeba do klientów drylować. Natomiast zauważyłem, że w szczególności wśród niektórych klientów poszło to w totalnie złym kierunku. Czyli dzisiaj, żeby dobić jakiegokolwiek targu, żeby porozmawiać o czymkolwiek, trzeba umówić się na wideokola. Musimy spotkać się na wideokolu i tak jak mówię, nie mam nic do tej formy komunikacji. Uważam ją za świetną formę, natomiast w sytuacji, kiedy robiona jest z głową, bo zauważyłem, że ostatnio wszyscy chcą się widywać na wideokolach, a 80% tych spotkań w ogóle mogłoby się nie odbywać. Wszystko moglibyśmy załatwić telefonicznie, bo nie wnoszą one nic nowego. Także zanim umówicie się na wideo spotkanie, zastanówcie się, czy jest w ogóle sens.